500 zł za pozostawiony bagaż, a także tramwaj, kierunek Warszawa Zachodnia. Chaos na kolei, ale PKP niczemu nie jest winne. ZDM za ledowanie dostał nagrodę i tunel KDP pod Łodzią, ale trochę drożej. O tym nie tylko w sobotę, 18 marca, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Miało się pojawić w piątek, ale dla mnie jest aktualnie 12:28, co oznacza, że Wy to już oglądacie w sobotę rano, więc również witam Was w te sobotni poranek, popołudnie lub wieczór, w zależności od tej godziny, kiedy oglądacie. I zaczynamy przegląd najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy i nie tylko, bo też trochę z okolicy Warszawy. Zaczynając najpierw od najważniejszego, co jest faktycznie się działo w ostatnim czasie, a mianowicie awarie wind na stacjach metra. A mianowicie Bemowo, Brudno, Tatusz Rasenał, Plac Wilsona, Dworzec Wileński i Młociny. To stacje metra, gdzie faktycznie jedna winda nie działa. Idziemy dalej z tematami metra, bo faktycznie jest trochę ich, a mianowicie 500 zł. Tyle teraz będzie nas kosztować pozostawienie bagażu na stacji metra. Tak, do dzisiaj nie było żadnej kary za to przewidzianej. Naprawdę nic was za to w teorii, jeżeli byście zostawili bagaż, nic by nie działo się. Niestety te przepisy wejdą w życie dopiero podczas już, kiedy będą zostaną opublikowane i 2 tygodnie po opublikowaniu w dzienniku. I wtedy będziemy mogli faktycznie do tego dojść, ale no dobrze. Dobrze, że 500 zł. Oczywiście większość mimo wszystko osób zostawia te bagaże nie dlatego, że chce zostawić te bagaże, tylko dlatego, że po prostu zapomni, ale nie ukrywajmy, że jeżeli może będzie jakaś kara, to jednak może więcej osób będzie faktycznie o tych bagażach bardziej pamiętać, wiedząc o tym, że faktycznie jest to 500 zł. Co warto podkreślić, już w tym roku 29 razy metro z tego powodu było zatrzymywane w ruchu, natomiast na przestrzeni ostatnich 5 lat to było ponad 1043 razy. To jest naprawdę dużo razy zamykania metro, tylko dlatego, że ktoś pozostawił bagaż. I miejmy nadzieję, że to się ukróci. Bo największy minus metra w porównaniu z pociągami podziemnymi czy tramwajem podziemnym jest to, że metro jest zamykane całkowicie, a pociągi mają to wywolone. Poza tym w pociągach widzieliście ostatnio, żeby jakiś przypadek, żeby na Warszawę Śródmieście ktoś zostawił bagaż, a w metrze? No ciekawe czemu. Może tego, że z metra korzysta trochę więcej osób? A może dlatego, że w metrze jest mniej rozgarniętych osób? Nie wiem. Dajcie znać, czemu według Was ludzie częściej pozostawiają pozostawione bagaże w metrze, a nie na kolei, na stacjach podziemnych na przykład. W Warszawie czy nie tylko. Ale lecimy dalej, bo metro nie tylko i wyłącznie jest w Warszawie, ale również wyjeżdża z Warszawy. Dokładnie, 60 wagonów wyjedzie z Warszawy. Ich łączna wartość to 40 milionów złotych. Te wagony to są rosyjskie produkcji, które dostaliśmy. Tak one wyglądają, jakby ktoś z Was nie wiedział. I na sam koniec, jeszcze chwilę przed wyjazdem, na Ukrainę, bo one są wysyłane na Ukrainę, te pojazdy będzie ostatni przejazd, z tego co wiem. I jeszcze będą informacje wcześniej. Każdy, kto będzie chciał się przejechać, przynajmniej w teorii, będzie mógł się przejechać ostatni raz tramwajem o numerze, znaczy metrem o składu o numerze 7. I kiedy to będzie? Nie wiem. Wiemy, że to będzie jakoś trochę wcześniej, że poinformują nas o tym. No i co warto podkreślić, faktycznie to jest to, iż one mają już trochę przejechane. Niektóre z nich mają już przejechane ponad 1 000 000 km, a niektóre już prawie 2,5 miliona tysięcy kilometrów. Naprawdę całkiem dużo się najeździł po Warszawie. I teraz będą jeździć po ukraińskim metrze. Co warto zaznaczyć, te wagony metra są całkowicie za darmo oddawane, żeby faktycznie im pomóc w odbudowie ich systemu komunikacji miejskiej, bo metro również dosyć mocno ucierpiało, bo ile tunele podziemne może są w dobrym stanie, o tyle stacje techniczne postawy, gdzie były pociągi metra, zostały całkowicie zbombardowane przez Rosjan. Idziemy dalej, a mianowicie
Tramwaj Kierunek Warszawa Zachodnia. Tak, jeszcze najprawdopodobniej na koniec tego miesiąca będzie film z tej serii, czyli Tramwaj Kierunek Warszawa Zachodnia, gdzie wejdę do tunelu, o tym wszystkim opowiem, ale tak, już w tym momencie mogę powiedzieć, będzie Tramwaj na Warszawę Zachodnią, miał być na przełomie roku, jest teraz, czyli jakieś 3 miesiące później, przetarg na budowę. I zobaczymy, jak to będzie. Przy okazji trochę nowych wizualizacji jest, więc możemy zobaczyć, jak to wygląda. No i największą wizualizacją ma tutaj, jest to bezpośrednio film, więc go obejrzymy. Co warto podkreślić, to jest to, iż ta trasa nie jest długa. Realizowana będzie w latach 2024-2025. Tu macie schemat mniej więcej ogólnie na wizualizacjach pokazane, gdzie ten tramwaj będzie jechać. Duża część tej trasy to jest w tunelu. Będzie mieć przystanek podziemny bezpośrednio na Warszawie Zachodniej z peronami dwoma, schodami ruchomymi łącznie na jeden przystanek tramwajowy, a będą tam dwa perony. Łącznie będzie tam 8 ciągów schodów ruchomych, czyli po 4 pary schodów ruchomych plus 2 windy, każda na jeden peron tramwajowy. Czyli całkiem dużo tych przystanków tramwajowych będzie, faktycznie trzeba przyznać. Ponadto w tym miejscu, jak widzicie, tutaj na tym skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej, gdzie jest przystanek tramwajowy i autobusowy Bitwy Warszawskiej, w tym miejscu będzie teraz pełna koniczyna tramwajowa, w sensie może nie koniczyna, a gwiazda, dzięki czemu tramwaje z każdego kierunku będą mogły wyjechać w każdy typ ulicy i w przyszłości pojechać na przykład dalej do Wilanowa wzdłuż Pola Makotowskiego. Na razie to jeszcze jest dalsza inwestycja, która będzie realizowana pod koniec tej dekady, ale wiemy na pewno, że tramwaj właśnie pod Warszawą Zachodnią ma już przetarg. Rozpoczęcie prac to jest 2024, budowlanych, 2025 zakończenie, czyli mniej więcej 2 lata. No i te tramwaje, jakie tam będą jechać, a planowane jest, aby tam jeździły tramwaje na razie z Wilanowa i tam tylko i wyłącznie tramwaje dwukierunkowe będą mogły wjechać, bo na ten okres czasu budowy tramwaj do Warszawy Zachodniej będzie zrealizowany mniej więcej w 1/3, jeżeli chodzi o całość zaawansowania. Później tramwaj pojedzie bezpośrednio do ciepłowni Wola, do Szpitala Wolskiego przez różne ciekawe miejsca bezpośrednio na Woli, właśnie wzdłuż gazowni Wola. A później bezpośrednio pojedzie też przez Odolane z możliwością przyszłości tramwajów bezpośrednio wzdłuż tych osiedli na Odolanach. To są dalej idące plany. Na razie najważniejsze jest to, aby faktycznie tramwaj dojechał do Warszawy Zachodniej, a to, żeby przyjechał dalej pod Warszawą Zachodnią, to poczekamy niestety trochę dłużej. Kiedy? Nie powiem Wam, bo nie jest to planowane na najbliższą dekadę, czyli po 2029 roku, 2023 nawet, będziemy coś myśleć. Tak będzie wyglądać przystanek podziemny. No całkiem bajerancko. Ogólnie tramwaje powiedziały, że to będzie wyglądać jak stacja metra, z tym, że nie będzie trzeciej szyny i będą niższe perony. I to właściwie tyle. A, no i będzie lepsza komunikacja, jeżeli chodzi o pociągi, bo tutaj wychodzimy schodami ruchomymi, będziemy w przejściu podziemnym i mamy bezpośrednie wejście na perony WKD i wszystkie pozostałe perony, bo tramwaje będą jechać na poziomie minus 2, a na minus 1 będzie przejście podziemne. Dobrze, dużo się nagadałem o tramwajach, ale jeszcze trochę tramwajów. Nie tylko metro jest przekazywane na Ukrainę, również tramwaje. Już pierwszy z tramwajów został zamontowany na szerokim torze właśnie w Konotopie. Tutaj jest właśnie zdjęcie i też jest filmik cały, ale to nie będę już puszczać, tylko powiem faktycznie, że to się stało. I faktycznie tramwaje na warszawskie na szerokim torze już jeżdżą. No, może nie jeżdżą, ale już są. Dalej lecimy z informacjami. Łódź, jest umowa na koncepcję tramwaju do Centrum Zdrowia Matki Polki. Taka informacja, jakbyście byli ciekawi. Natomiast przejdziemy teraz do tego, co jest chyba najciekawsze i co się ostatnio działo w ostatnim tygodniu i się właściwie nie zakończyło, a mianowicie afera kolejowa, która się wydarzyła na całej warszawskiej magistrali kolejowej. Nie będę ukrywać, że to, co się tam działo, to jest po prostu, to jest jakiś dramat, tak? Wszyscy się cieszyliśmy. SKM-ka pojedzie do Piaseczna i o tym jeszcze za chwilę powiem, ale wszyscy chcieliśmy mieć tą SKM-kę, żeby ona jeździła do tego Piaseczna, żebyśmy mieli dwie linie pociągowe, S4 i S40, żeby łącznie te SKM-ki jeździły mniej więcej co 30 minut. No i pasażerowie się ucieszyli Piaseczna. Naprawdę ta linia była dosyć mocno oblegana przez pasażerów. Była tak szczytowo i rekordowo zapełniona przez pasażerów jako pierwsza nowa linia w SKM w Warszawie, kiedy były uruchomione wszystkie SKM-ki. Jednakże PKP nie zadbało o to, żebyśmy faktycznie mogli się nacieszyć. Pierwszy inauguracyjny przejazd S40 do Warszawy Głównej z prezydentem Rafałem Trzaskowskim, jechałem tym pociągiem, zarobił jakieś 30 minut opóźnienia, jadąc tylko do Żwirki Wigury, a dojechał na stację docelową jakieś mniej więcej pewnie ponad godzin lub więcej po czasie.
W skrócie, wszystkie pociągi, które jadą aktualnie z linii radomskiej do Warszawy Zachodniej, stoją w korkach, ponieważ nowy przejazd, który tam został zrealizowany przez PKP, został tak zaplanowany w harmonogramie i ogólnie w całym planie na cały dzień, czyli w całym rozkładzie, tak, że się pociągi nie mieszczą w czasie i po prostu stoją, bo jest ich zbyt dużo na zbyt małym czasie. Nie mówiąc o tym, że pociąg 9 od zawsze się korkował. O tyle teraz mamy problem kolizyjny. Dlaczego? Już wam pokazuję. Mam tutaj mniej więcej, pokażę wam bezpośrednio to na mapie. Mamy mapę, proszę bardzo. Warszawa Zachodnia. No i tak, Warszawa Zachodnia, żeby wjechać z linii radomskiej, tak jak tutaj jedziemy, to przypadku tak jak myszką jedziemy, jest Warszawa Lejzyńskie, wszystko dobrze, podwójne tory i tak dalej. Następnie pociągi przejeżdżają po nowym wiadukcie, który jest gotowy i oddany do użytku i nie mamy jeszcze oddanego toru bezpośrednio na tą część centralną Warszawy Zachodniej. Dobrze, to nie jest problem. Tu się pojawia problem, ponieważ aktualnie, żeby pojechać z z nowej zachodniej, dalekobieżnej, czyli z całej nowej stacji do Warszawy Zachodniej jest, no, jest jeden tor. No dobrze, dwa tory na linię do Włoch, czyli na wszystkie pociągi, które jadą w kierunku Krakowa na przykład. Dwa tory. Jest jeszcze jeden tor na Warszawa Czyste, ale ten tor całkowicie omija możliwość zjazdu pociągów w kierunku Pruszkowa, ale możliwy jest dojazd do Łodzi czy do Krakowa, ale objeżdża całe Odolany. Jaki jest w tym problem, Awizonosz? No taki, że ten drugi, że te dwa tory są mniej więcej dopiero od tego miejsca. Wcześniej to są trzy tory. I to są dwa tory w kierunku Radomia i w kierunku Krakowa i dalej w kierunku Pruszkowa. To jest jeden tor w tej relacji. Z drugą stronę jest trochę lepiej, co prawda, ale to nie zmienia faktu, że jest tu źle. No dobrze, no faktycznie dla pociągów podmiejskich na starą część Warszawy Zachodniej jest trochę tych więcej torów, bo faktycznie jest cały jeden, ale to nie zmienia faktu, że po prostu pociągi teraz tu się krotkują. Tym bardziej, że wszystkie pociągi, które wyjeżdżają z linii radomskiej, krzyżują się z pociągami, które wyjeżdżają z pytonów 8, 7 czy 6. Co to oznacza? Że jeżeli pociąg wyjeżdża z pytonu 9 i idzie na linię radomską, musi przeciąć trasę pociągów, które w tym miejscu się wszystkie krzyżują z pytonów 8, 7 i 6. I to jest problem, który jest faktycznie teraz problematyczny. W tym miejscu pociągi po prostu zbyt często się ze sobą spotykają, a ponieważ nie ma jeszcze oddanych do użytku wiaduktów, które będą omijać i uniemożliwiać takie krzyżowanie i przejazdy bezpośrednio górą, mamy to, co mamy. Pociągi stoją w korkach i faktycznie przez pierwsze dni użytkowania, w poniedziałek i wtorek, wszystkie pociągi miały opóźnienie mniej więcej po godzinę, czy nawet 100 minut. Wszystkie koleje mazowieckie były opóźnione na linii radomskiej. I to nie powinno w ten sposób wyglądać. I jak to już dużo osób mówiło, PKP nie powinno do tego dopuścić. Ale oni twierdzą, że wszystko jest dobrze. PKP Polka nie przeprasza za Warszawę. Twierdza, że wszystko jest dobrze zrobione. Nie byłem na konferencji, ale z tego co wiem, wszyscy dziennikarze byli oburzeni z tego, jak to wyglądało i co faktycznie było powiedziane. W skrócie, dużym skrócie, PKP nie poczuwa się do tego, co źle, tylko według nich. Przewoźnicy, czyli Koleje Mazowieckie i SKMK, wymusili na nich większą liczbę połączeń na linii radomskiej, przez co pociągi stanęły w poniedziałek i później przez kolejne dni. No a PKP, no nie mogło przecież powiedzieć im, że nie można tego zrobić. Nie mogli tak ułożyć do składu jazdy, żeby to wszystko jeździło. Według mnie, mimo wszystko, niezależnie od tego, jak bardzo przewoźnicy chcą, żeby było jak najwięcej pociągów, to linie kolejowe powinny dbać o to, żeby rozkład jazdy był realny do zrobienia. Nieprawdaż? Zarządca infrastruktury powinien wiedzieć, na ile może sobie pozwolić, wpuszczając pociągi. A nie następnego dnia, właściwie dwa dni później, powołać sztab kryzysowy i uciąć właściwie większość pociągów na tej trasie. Linia S40 została ograniczona i 8 pociągów zostało wyciętych. Kolei mazowieckich, mniej więcej, jak dobrze pamiętam, 16 pociągów zostało uciętych. I tak już pozostanie do kwietnia, mniej więcej 14, jak dobrze pamiętam. Więc nie ma co liczyć. Tak, faktycznie jest to problematyczne, nie będę ukrywać, do 14 kwietnia bieżącego roku tak to wygląda. Część pociągów została ucięta na linii S40, S4 jeździ normalnie, KM-ki, czyli koleje mazowieckie też są poucinane na tych relacjach i to jest źle. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą chcę wam powiedzieć. Na pewno część z was jest mimo wszystko z linii radomskiej, Psklaseczna i tak dalej niezadowolona z tego, że pociągi teraz, wszystkie jakie jadą od was, nie jadą przez linię średnicową, czyli nie jadą do Warszawa Śródmieście.
Czemu tak to jest? Ponieważ aktualnie, w ramach aktualnej przebudowy Warszawy Zachodniej, to jest niemożliwe z uwagi na aktualny oddany do użytku układ torowy. Pociągi może pojedyncze jeżdżą, ale to nie są główne relacje i po prostu nie da się tych pociągów teraz tam wrzucić. Dobrze, dużo się nagadałem, ale jeszcze jedna informacja co do pociągów. Wszystkie pociągi teraz właśnie z Piaseczna i z Radomia jadą przez peron 9. No i jak już przejadą przez Warszawę Zachodnią, co wiemy, że jest problematyczne, bo wam przed chwilą to wytłumaczyłem, to następnie mamy kolejny problem, a mianowicie Warszawa Gdańska. I wszystkie osoby, które dojeżdżają tam pociągami dalekobieżnymi czy podmiejskimi, wiem sam doskonale, że ten peron pierwszy, który nie został oddany do użytku, bo nie wybudowali go PKP, przydałby się. No ale to nie jest problem. Nie jest problem w tym, że jest za mało peronów, a w tym, jak pasażerowie przemieszczają się na peronach. Nie muszę chyba mówić, że trochę tłumów jest na Warszawie Gdańskiej, jeżeli wszystkie te pociągi tutaj właśnie się kontaktują z pierwszą linią metra, więc każdy chce tutaj dojechać, wsiąść do pierwszej linii metra i pojechać do swojej destynacji. No i co w tym złego? No złe jest tylko i wyłącznie to, że wejście bezpośrednio do metra nie jest na zasadzie łącznika, a właściwie przejście podziemnego, które jest dosyć wąskie mimo wszystko. Jest tam parę sklepów, więc też jest dosyć duże zapełnienie, jeżeli chodzi o dostępność do nich. No i tak, z przejścia podziemnego możemy dojść do metra, przystanków tramwajowych i autobusowych bezpośrednio w tej relacji. Więc naturalnym kierunkiem wszystkich pasażerów jest to, że wszyscy schodzą do tego przejścia podziemnego. Jaki jest problem? No, do przejścia podziemnego są podwójne ciągi schodów tromowych, czyli po jednym, w każdym kierunku po jeden z, jednym ciągu schodów. Więc pasażerowie po prostu się kotłują przy tych schodach tłumowych, żeby wejść. A na dole też nie ma miejsca, bo po prostu jest małe przejście podziemne. Ale żeby nie było, że tak wszystko wygląda, jak możecie zobaczyć na tych zdjęciach, ludzi tu jest pełno, a tam w tle jest kładka. Jaki jest problem z kładką? A no, już wam tłumaczę. Kładki są dwie. Jedna jest bliżej węzła komunikacyjnego, druga jest dalej. Jedna, może przenieśmy się bezpośrednio na mapę, to wam pokażę. Bo już dzisiaj tak mapowo trochę w tym mniejsza z tym, ale Warszawa Gdańska tak wygląda. To jest przejście podziemne. Jak widzicie, tutaj schodzicie właśnie tymi schodami i bezpośrednio macie wyjście czy tutaj do autobusu z tego przejścia podziemnego, czy do metra, który tu się znajduje, czy do tramwaju w tym miejscu, no i do autobusu w całej tej relacji. Jeżeli wyjdziemy kładką przy Arkadii, bo tak ją będę nazywać, możemy dojść do Arkadii. I właściwie to jest jedyne miejsce, gdzie tutaj w okolicy jest. Jest też zejście tutaj do pobliskich osiedli, ale to właściwie nikt z tego nie korzysta. W sensie to jest typowo ruch lokalny, nie komunikacyjny. Ale spokojnie, to nie jest tak, że oni o to nie pomyśleli. Zrobili jeszcze jedno zejście i wyjście z całej stacji, mianowicie kładka na wiadukty generała Andersa. Z tym, że tutaj, z tej kładki, mamy dojście właściwie tylko i wyłącznie na jeden przystanek autobusowy. Ten przystanek autobusowy. Na relacji do centrum. Następnie trzeba przejść schodami w dół, wejść przejściem tutaj nadziemnym i wejść schodami ponownie na przystanki tramwajowe czy autobusowe w drugim kierunku. Ale stąd, żeby dojść do tramwajów na przykład w relacji do Pragi czy do Żoliborza, jest już problem, bo żeby tutaj dostać się na nie, to trzeba wejść do przejścia podziemnego. No i kto by chciał iść tutaj schodami na górę, przejść się wiaduktem, zejść schodami z wiaduktu, wejść do przejścia podziemnego i wejść na przystanek tramwajowy, gdy po drodze może po prostu wejść do przejścia podziemnego i wyjść z przejścia podziemnego. Nie ukrywajmy, o dwa ciągi schodów mniej. To będzie szedł na okrągło. No kto? Dajcie mi tę rękę do góry. Proszę was w komentarzach. Kto będzie z was chodzić na Warszawę Gdańskiej na okrągło? Dobrze, teraz czemu mój taki wielki wywód zrobimy na ten temat? Dlatego, że PKP nie rozumie tego, czemu pasażerowie nie chodzą naokoło i nie korzystają z ich nowych kładek, które zostały oddane do użytku i chodzą po najkrótszej linii poru. I to wina pasażerów, że chodzą właśnie w ten sposób i nie wykorzystują przestrzeni i potencjału, który jest w okolicy. Ja nie widzę tutaj żadnego problemu w PKP. Oczywiście to był sarkazm. Tylko przypomnę, że był pomysł na to, żeby wybudować albo drugi ciąg przejść podziemnych, albo poszerzyć przejście podziemne, ale było zbyt drogo, więc PKP z tego nie skorzystało. I mamy dzięki temu kładki, z których korzystają głównie mieszkańcy do ruchu lokalnego, a z tego do wiaduktu faktycznie z autobusami i tramwajami to bardzo mało osób korzysta. Naprawdę, ja ostatnio jak się przeszedłem tamtędy z Sykutem, to chyba byliśmy jedynymi osobami, które tamtędy szły. Przynajmniej z tamtej SKM-ki. Więc no tak trochę niedobrze. Tak trochę niedobrze się dzieje na kolei.
Tak wygląda aktualnie S40 od poniedziałku. Nie jest źle, ale czasami jeździ po prostu co 2 godziny, więc też dobrze nie jest. Mamy 9, następnie jest 11, 12, 13, 14, 16, 18, no i później już jest normalnie co godzinę. Tak samo poranny kurs też zniknął, bo jest 6, a następnie jest 8. No cóż, no co poradzimy? PKP. Nie udało się, ale to nie nasza wina. Dobrze. To nie jest tak, że to jest koniec problemów kolejowych. Nie, 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 spokojnie. Wczoraj dla Was, dla mnie dzisiaj, znaczy nie, dla mnie też wczoraj, w piątek też był malutki incydent. Znowu pociąg wjechał na zły tor. Ogólnie całe zamieszanie na początku w poniedziałek, które rozpoczęło się problemów kolejowych, było spowodowane tym, że jedna SKM-ka wjechała na zły tor. Z tym, że odpowiadam, to nie jest tak, że maszynista wybiera sobie, na jaki tor chce wjechać. On ma ustawione już zwrotnice, w przeciwieństwie do motorniczych standbajów. On ma ustawione zwrotnice już bezpośrednio przez tutaj kierowników na danej stacji, którzy po prostu zajmują się, zarządzają całą stacją i po prostu ustawiają wszystko, jak to ma wyglądać. Więc oni źle ustawili i oni są od PKP. Czyli odpowiada za to dyspozytor stacji kolejowej. Także. Później oczywiście przez cały dzień w poniedziałek PKP mówiło, że to była wina właśnie tego błędu ze SKM-ką, że wjechała na zły tor. No ale później przez kolejne dni nie poprawiało się, a teraz w piątek znowu wjechało coś na zły tor. No. Od razu nie chcę mówić i nie chcę obciążać faktycznie osób, które zarządzają tutaj całą stacją Warszawa Zachodnia. Tam jest bardzo ciężko, tam jest bardzo teraz dużo pociągów i jest bardzo utrudniony ruch w związku z całą przebudową, bo po prostu przebudowa nie jest łatwym elementem do dzierżenia, ale może przydałoby mimo wszystko się zrobić taki rozkład jazdy, aby oni byli w stanie po prostu obsłużyć tę stację. Bo aktualnie tam faktycznie jest tych pociągów jeszcze więcej niż było wcześniej. I to niedobrze. To niedobrze. Dobrze, może jakaś dobra wiadomość z PKP. A proszę bardzo. Nowy wiadukt nad torami w Łowiczu zwiększy bezpieczeństwo i poprawi komunikację. Proszę bardzo, taki będzie. Tak będzie wyglądać. Jest oczywiście wiadukt drogowy i pieszo. Rowerowy. Następnie dwie oferty na prace wstępne przy łódzkim tunelu kolei dużych prędkości. Obie są zbyt drogie. No, tam lekko zbyt drogie. Budżet PKP, znaczy budżet CPK spółki na to był przeznaczony na 68 milionów złotych mniej więcej, a najtańsza oferta jest za 152 miliony złotych, z czego ta droższa, druga jest za 210. No, jakieś tam przyznacie lekkie, większe budżety. Na pewno przy tym drugim nie mamy ponad trzykrotnie. Następnie przypominam Wam, że kierowcy autobusów nie zawsze pomagają osobom niepełnosprawnym, ponieważ nie zawsze wiedzą, jak to robić. Ale są szkolenia i oni faktycznie to przechodzą i dzięki temu będą faktycznie wiedzieć, jak pomóc, jak odpowiednio się zaopiekować. Chociaż szczerze powiedziawszy, znaczy dobrze, że te szkolenia są, ale myślałem, że oni już się przechodzili. W sensie myślałem, że wszystko było już zrobione wcześniej, żeby faktycznie można było korzystać z tych autobusów i osoby z niepełnosprawnościami mogły skorzystać w pełni sprawnie z ich możliwości, ale jak widać jeszcze tego nie było, ale już będzie. Następnie przypominam wam, że są zielone wiaty, 40 takich nowych przystanków się pojawi w tym roku jeszcze. To są takie wiaty, gdzie na dachu jest po prostu trawa, no i dzięki temu ptaki, owady i inne żyjące elementy przyrody mogą tam się pojawić. Dobrze, jeszcze parę informacji przed nami, m.in. to, że SKM-ka jest i ogólnie cała metropolia się rozwija. W związku z tym, jak poruszać się po metropolii warszawskiej, aktualnie są właśnie konsultacje społeczne i jest to kolejny element, właściwie ostatni z planu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Warszawy, jak i całego Mazowsza. Jak to będzie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się spóźniłem na tą konferencję, która tutaj była, więc Wam nie powiem, jak to wygląda, w sensie jak faktycznie co oni tutaj dokładnie powiedzieli, jak byli jeszcze właśnie w tym miejscu, bo mój pociąg kolei mazowieckich się spóźnił 30 minut do Piaseczna, więc no cóż, no, nie zdążyłem. Ale przejechałem się pociągiem chociaż, więc dobre i tyle. Dobrze, teraz czas na informacje od ZDM-u i większość z nich Wam dam po prostu później, żebyście sobie poczytali, jeśli jesteście ciekawi. Ale najważniejsze, MSI, czyli Miejski System Informacji, jest już z nami trochę lat. I nie cały czas go muszą. Co to jest? A to są właśnie takie tablice, dzięki którym wiemy, co gdzie jest. Jaka dzielnica, jaka gmina, czy jaka poddzielnica, jak ja to mówię, czyli po prostu osiedla. Dzięki nim możemy dokładnie zobaczyć, na jakiej jesteśmy ulicy,
Jak mi się załaduje, proszę bardzo, mamy ujazdów, aleja, wszystko jest w ten sposób i ten cały system został zrobiony w poprzednim wieku, jak nie wiecie tego, ale według mnie całkowicie idealnie odzwierciedluje charakter Warszawy i nie trzeba tego zmieniać. Szczerze powiedziawszy, jestem zdziwiony, że aż tak mało to lat ma i że tak to wygląda. 25 lat temu to zostało zrealizowane, czyli w latach 90. i nie wyszło z mody, jak tutaj ZDM zaznacza. Faktycznie to jest innowatorski, pierwszy tak spójny system oznaczeń w Europie został zrealizowany w Warszawie. No i były robione przez parę lat, były robione badania, ankiety z innymi miastami z całego świata, czy całej Europy. No i oni w końcu doszli do tego, jak to ma mniej więcej wyglądać. I tak to zrobili. Podzielili Warszawę na 143 obszary MSI. Czyli właśnie te osiedla. I dzięki temu nie mamy kategorii na dzielnicę, tylko na mniejsze osiedla, by było łatwiej się zorientować, gdzie się znajdujemy. I w ten sposób Warszawa działa do dziś. No i pytanie do Was, czy faktycznie takie tablice i takie informacje do Was przemawiają? To były długie, z tego co tutaj wyczytałem, długie prace nad tym, bo tak to kiedyś wyglądało w Warszawie. Zupełnie inaczej, niepoważne jak na stolicy Warszawy, jak na stolicy Polski. Ale czy ten system według Was spełnia swoją rolę? Oni sprawdzali przez jeszcze, z tego co pamiętam, rok w centrum ten system i później był wprowadzony dosyć długo, mimo wszystko, bo Warszawa jest największym miastem w Polsce, więc takich nazw ulic no, trochę trzeba było poustawiać. Ale ostatecznie mamy je teraz wszędzie. Następnie przypominam Wam, że jest 5 ofert na przebudowę ulicy Jana Kazimierza, w sensie przypominam Wam, że będzie przebudowa. Tak to wygląda teraz. No, ulica nie wygląda najlepiej, no i mała rezerwa na tramwaj i nie ma w ogóle miejsca na, nie ma drogi dobrowej. Po przebudowie, droga dowodowa, rezerwa pozostawiona, no i jakaś taka nowsza ulica. No i też jest ogólnie cały schemacie, w sensie tak będzie wyglądać z podziału, w sensie ilość jest nie jest ta sama, miejsca parkingowe się pojawiają sensownie w teorii. Jest tam przestrzeń zieleni w przyszłości z możliwą zabudą właśnie na tramwaje. Droga rowerowa w tym miejscu, no i chyba ważny element to jest to, że droga rowerowa się ciągnie na tym całym odcinku, ale ma bardzo kiepski według mnie wjazd na Ordona, bo bezpośrednio po prostu wjazd w ulicę, zamiast jakiegokolwiek opcji przejazdu przez ulicę, bo tutaj faktycznie są ciągi, pasy rowerowe. I tego tu brakuje. W sensie brakuje połączenia z tymi DDR-ami. Jakiegoś takiego bardziej sensownego właśnie w relacji, jak wyjeżdżamy z tej nowej, przebudowanej ulicy w Ordona. No cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tu jeszcze właśnie raz powiększam. Chodzi mi o ten fragment. Tu wyjeżdżamy stąd i co? I musimy się zatrzymać na tym skrzyżowaniu, aż nas ktokolwiek puści, żebyśmy mogli wjechać tutaj. Przy okazji tu jakieś nowe przystanek walnęli, więc coś ciekawego. Dobrze, a teraz ZDM leduje. I faktycznie z tego ZDM się cieszy. Chyba wszyscy my się cieszymy. A mianowicie Sawa dla Warszawy doceniona ZDM i stolica z najbardziej prestiżową nagrodą. W konkursie na, najlepiej oświetloną gminę i miasto 2022 roku i najlepszą inwestycję oświetleniową w 2022 roku. Sawa wygrała, tak to powiem. Faktycznie ZDM dostał tę nagrodę. Tutaj jest mapa całej Sawy, gdzie się znajduje. Mapa ogólnie rozwoju doświetlania przejść dla pieszych w całej Warszawie z podziałem na wszystkie roki. Macie to teraz w opisie i w karcie linka, byście mogli sobie dokładnie to zobaczyć. Ale tak, faktycznie. To im się udało. Ja o tym czasami co jakiś czas mówię, że ZDM leduje, ale faktycznie gratuluję ZDM. Lecimy dalej. Jeszcze informacja ostatnia z ZDM-u prawie, a mianowicie wiadukt mostu poniatowskiego do remontu. Nie będzie większych utrudnień, ale przez 2 lata będą trwać prace, będzie demontowana cała fasada wiaduktu, jak również przejścia podziemne i dojście na przystanki tramwajowe czy autobusowe, ale mamy taki element i mankament jak zamknięcie alei 3 maja na tym odcinku całkowicie, no i ogólnie zakaz parkowania, właściwie brak chodników, no i bardzo powężone zajezdnia, żeby tutaj dojechać do jakichkolwiek lokali w tym miejscu, ale jest pozostawiony dojazd. Słaby, ale jest. Więc chyba najważniejsze, że jest. No i na koniec z informacji ZDM-owych. Remont ronda Radosława może być tańszy o ponad 1 000 000 zł. No zobaczymy oczywiście, kto wygra przetarg, ale ZDM już się szykuje, że
Milion złotych. Co my za to możemy zrobić? Jakie drzewka, jakie saby, może jakieś likwidacje nielegalnych reklam, to jeszcze więcej pieniędzy będzie w kasie budżetu i może jakaś nowa ścieżka rowerowa? Ja nie mam nic przeciwko, to tylko moje oczywiście myślenia. Tak nie wygląda w ZDM-ie, chociaż sam nie wiem. Na koniec dwie informacje wieżowcowe, bo wiem, że czasami część z Was jest zainteresowana. Ogólnie, jeśli byście byli zainteresowani, aby w mniejsza z tym pojawił się na przykład dział wieżowcowy o różnych inwestycjach właśnie tego typu w Warszawie, dajcie znać, to może mi się uda jakąś osobę znaleźć, żeby faktycznie prowadziła taki dział i o tym mówiła, bo ja faktycznie o tym się trochę mniej znam, a też nie chciałbym Was wprowadzać w błąd, ale mogę Wam powiedzieć takie informacje jak Skyliner bez tajemnic. Wykład w chmurach będzie ostatniego dnia miesiąca. Takie właśnie wejście o godzinie 16:00, prosta 67, 31 marca będzie można się dowiedzieć więcej na temat tego budynku bezpośrednio do osób, które go realizowały i projektowały. I Towarowa 22 będzie trochę inaczej wyglądać według nowego architekta. Takie tu mamy wizualizacje. No ciekawe to wygląda, tak? Park pośrodku mi się podoba. W sensie ogólnie wizualizacje wiemy, że zawsze są odjechane, ale jeżeli faktycznie z tych wizualizacji coś wyjdzie tak wyglądającego jak na tej wizualizacji, to jestem zachwycony. Mamy park w środku, mnóstwo budynków oddzielonych od siebie, brak ulic, chociaż są w niektórych miejscach zostawione właśnie ciągi przelotowe dla wiatru. No i ogólnie to wygląda całkiem futurystycznie, a doskonale chyba wiecie, że ja lubię futuryzm. Także takie ciekawostki. Na koniec sondaże mniejsze z tym, co my tu mamy. Pomijając to, że co jakiś czas będę nam dać pytanie na dzień, na dane dni, to mamy też tak. Pytanie. Którymi pociągami jeździcie najczęściej po Warszawie? SKM-ką, kolejami mazowieckimi, WKT-ką czy innymi, na przykład PKP? Oto odpowiadam na pytanie. To nie było pytanie w ogóle o metro. Wiem, że część z Was w komentarzach zaznaczało PKP po prostu inne jako metro, ale mi tu chodziło o pociągi. Pociągi. Jeżdżące po infrastrukturze PKP. Może powinienem to zaznaczyć, a nie po kolejach. No i WKT-ka. No tak czy siak. Wygrała SKM-ka, a później mamy koleje mazowieckie. Szczerze powiedziawszy, jestem zdziwiony, że SKM-ka wygrała, bo SKM-ka obsługuje mniejszy rejon miasta i aglomeracji warszawskiej. Ale jak widać, koleje mazowieckie mają mniejszą. Może tego, że mimo wszystko większość z Was, ponieważ mnie ogląda albo z Warszawy głównie jednak. Też przy okazji, to jest jeden z większych sondaży, 1500 głosów zagłosowało w nim. No i jeszcze drugi sondaż, czy podoba Ci się nowa odsłona Betulildo na 500 głosów? Większość z Was zaznaczyła, że tak, 13% z Was zaznaczyło, że nie. I większość z Was, albo właściwie prawie połowa, zaznaczyła, że nie wie lub nie ma zdania, czyli czy nie korzystaliście. Przy okazji przypominam Wam, że mam do Was pytanie, co nagrać w Krakowie. W niedzielę jestem w Krakowie, bo tak zagłosowaliście Wam w sondażu jednym. Tam będzie nagrywane najbliższe odcinki Okiem Awiznosza. I pytanie do Was, co nagrać w Krakowie? Wiem, że chcecie tramwaj na górę Narodową, ale czy coś może jeszcze innego? Bo to jest bardzo duża inwestycja z trudnymi rejonami do latania dronem. Postaram się nagrać, ale nie wiem, czy mi się uda wszystko zrealizować, bo jednak ja tam jadę na chwilę, na parę godzin. No może 8, ale cały czas to nie jest dużo godzin. Także pytanie do Was, co nagrać w Krakowie? Dajcie znać. Jeszcze jedną rzecz chciałem Wam tutaj dać faktycznie. O właśnie, to jest ten sondaż. Co nagrać? 1500 głosów był w nim. No i rekordowy sondaż, co powinno być na Gocław. To faktycznie chciałem podkreślić, że to jest rekordowy sondaż. 1800 głosów. Tramwaj według Was powinien powstać jako pierwszy. Dobrze, to było na tyle z tego filmu. Jest Was tutaj coraz więcej. Jak widzicie, jest Was już ponad 9901 osób. Co ja mogę powiedzieć? Dziękuję Wam bardzo za to, ale jeśli chcecie być na żywo i tego jeszcze nie zrobiliście, a doskonale Wam wiem, że 2/3 z Was, którzy oglądają moje filmy, nie klika przycisku subskrybuj, a oglądacie moje filmy, to jeśli nie chcecie przegapić kolejnego Mniejsza z tym, czy innych filmów z Warszawy i nie tylko, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby być na bieżąco. A na koniec jedna część zupełnie z mojej prywatywy. Jeszcze tylko przypomnę, że jeśli Wam się podobał film, to zostawcie obudę. Ale pytanie do Was jeszcze inne. Doskonale pewnie wiem, że większość z Was wie, co to jest pała Sykutowa i nią nagrywane są wszystkie moje relacje na żywo, jeżeli chodzi o Jakuba Sykuta, czy jeżeli jestem na konferencjach i zadaję też pytania. Z tym, że ona dobrze działała, to jest ogólnie sławna firma Bard, jakby ktoś z Was był ciekawy, to nie jest żaden Rode czy Sennheiser, to jest
sławna firma chińska Bal. Ja się śmieję oczywiście, mówiąc sławna chińska firma. Ale tak, ten mikrofon dobrze działał, zresztą mogliście słyszeć na przestrzeni ostatnich lat, z tym, że on był naprawiony na przestrzeni ostatnich lat z 3 albo 5 nawet razy. W związku z tym on już się wyrobił siłą rzeczy i trzeba kupić nowy, a ponieważ mam już teraz drugą pracę, z której wydałem jakieś pieniądze, bo przypominam, że ja z YouTube prawie nic nie dostaję, to jestem w stanie kupić nowy mikrofon, a ten już niestety nie działa. Więc pytanie do Was, czy może macie jakieś propozycje, jaki dobry mikrofon kierunkowy mógłbym zakupić? Cały czas szukam i obserwuję tego, co bym najchętniej kupił. Nie mam parę swoich propozycji, ale jestem ciekawy, czy może Wy macie jakieś propozycje. Wiem, domyślam się, że większość z Was nie jest zupełnie techniczna od sprzętu filmowego, ale może ktoś z Was tam jest. Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Odpowiadając na pytania, nie, ten mikrofon zostaje ze mną. Nie wystaję go na żadne wośpie czy inne rzeczy. On jest dla mnie zbyt cenny. No słuchajcie, tyle odcinków, tyle osób, ile nagrałem do niego. To faktycznie co niemiara osób już mi się wypowiadało do tego mikrofonu. Chociaż ostatnio większość nagrywam na zastępczym mikrofonie, który widzicie w ostatnich filmach. Bo to nie jest tak, że ja nic nie mam. Po prostu teraz mam następczy mikrofon wypożyczony, żeby móc po prostu totalizować, bo jednak nie ukrywałem. Jak nie mógł zadawać pytań dyrektorowi ZDM-u czy innym osobom w ostatnim czasie, no to co ja bym robił? Co ja bym robił? Wiem, że konferencje Was najmniej interesują, ale ja zawsze lubię się pytać bezpośrednio osób zajmujących się danymi tematami, dziedzinami, aby wiedzieć więcej. A jak mogłem to jeszcze pogadać, no to czemu nie? Chociaż to chyba nie muszę mówić, że znacznie więcej informacji dostaję poza kamerą niż przed kamerą. Ale tak zawsze jest, bo o wiele by przyjemniej i wygodniej się rozmawia poza kamerą. Do zobaczenia już niedługo. Może jakieś spotkanie? Cześć!